Obchodzimy dziś Dzień Edukacji Narodowej. Tegoroczne święto ze względu na epidemię będzie przebiegać inaczej niż dotychczas, choć w większości w formie zdalnej. Do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, wszystkich pracowników oświaty płyną dziś gorące życzenia. To będzie nietypowy dzień nauczyciela. Świętowanie będzie przebiegać raczej indywidualnie, mówi nauczyciel historii w 17. Liceum Ogólnokształcącym imienia Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Robert Pieńkowski. Na pewno nie będzie hucznych akademii, na pewno nie będzie występów młodzieży. Raczej te spotkania będą bardziej kameralne bądź też zdalnie. Za pomocą mediów społecznościowych. A to z uwagi na bezpieczeństwo zarówno uczniów, nauczycieli, jak i pozostałych pracowników oświaty. Troska w tym zakresie obowiązuje każdego dnia, zapewnia pedagog Agata Tatara. Cały czas podkreślamy, jak ważna jest higiena, mycie rąk, przestrzeganie wszelkich procedur związanych z obroną przed koronawirusem. Zorganizowanie jednolitego nauczania dla wszystkich dzieci w dobie pandemii jest wyzwaniem, przyznaje pedagog. Wiemy o tym, że są szkoły, które mają zdalne nauczanie. Zdalne, czyli polega między innymi na online bądź innej formy przybranej przez nauczycieli w danej placówce. I z tym najbardziej muszą się uporać dzisiaj nauczyciele. Edukacja w dobie COVID-u to nie jedyna bolączka w systemie oświaty. Niewątpliwie problemy czy oczekiwania płacowe są nadal nie w pełni zaspokojone. To jest ten postulat, który nadal oczekuje na spełnienie, tak aby nauczyciele mieli pełne poczucie godziwej płacy za ciężką niewątpliwie pracę. I za tę właśnie pracę, za wysiłek i trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia podziękował w specjalnym liście minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Chciałbym wyrazić mój największy szacunek i wdzięczność za wytrwałość, entuzjazm oraz profesjonalizm, z jakimi realizują Państwo swoje powołanie zawodowe. Praca nauczyciela to coś więcej niż godziny spędzone przy tablicy, to uwaga poświęcona podopiecznym, a także dbałość o ich ciągły rozwój i bezpieczeństwo. To również dzielenie z uczniami ich sukcesów i porażek, bycie blisko, wspieranie oraz zrozumienie potrzeb. Przed nami zmiany w resorcie edukacji. Nowym szefem Ministerstwa Edukacji i Nauki będzie profesor Przemysław Czarnek. Wierzę w to, że nowy minister będzie miał nową energię, z nowym otwarciem, będą nowe propozycje, nowe możliwości i będzie wyraźna poprawa, także może ewentualnie jakiejś komunikacji, choć dotychczasowy wcale tutaj nie sprawdzał się najgorzej. Realny termin na zaprzysiężenie Przemysława Czarnka na stanowisko szefa resortu edukacji i nauki to przyszły tydzień. W tym tygodniu to będzie raczej niemożliwe, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Profesor Czarnek nie został zaprzysiężony wraz z pozostałymi ministrami ze względu na zakażenie koronawirusem i konieczność poddania się kwarantannie.